powiedz, co z Tybriuszem Kowalczykiem? Doznał kontuzji, jest jeszcze szansa, że go zobaczymy w klatce, czy to coraz mniej możliwe? Tak, rozmawiałem ostatnio z Tybriuszem i Tybriusz chce wrócić. No zobaczymy, no to jest ciężka kontuzja, czterogłowy zerwany, to ja nie wróżę do kariery, w cudzysłowie, że może być ciężko, no ale determinacja, dobrzy lekarze i wiem, że operacja poszła pomyślnie. Myślę, że może dać jakieś argumenty, żeby Tybiusz szybciej wrócił. No i mocno mu kibicuję. Jak będzie chciał, tak ja mu pomogę. Nie ma najmniejszego problemu. Od niego też się zaczęła ta cała moja przygoda i nigdy go nie zostawię. Jeżeli będzie tylko możliwość, będę go wspierał. No widać też, że w mediach społecznościowych takie ciepłe emocje biją do niego ze strony kibiców, także oni też czekają chyba na jego powrót. Wiesz co, bo Tybek jest taką osobą, że da się lubić. To pozytywne. Widzisz, on jest uśmiechnięty, wprowadza taką tą... Nie jest napięty, troszeczkę tamśmy podkręcili tą sytuację z Mariuszem, oczywiście za plecami do siebie dzwonili, się śmiali i tak dalej, i tak dalej. I to wiesz, no to my to wiemy, nie? To było na czas marketingu i tak dalej, za to dostał mocną burę, ludzie nie potrafili tego zrozumieć, a tak naprawdę to jest chłopak, który, wiesz, robił to sportowo, chciał zarobić pieniądze, chciał też zawalczyć tego, chciał sobie coś udowodnić, a też niedowiarką udowodnić, że ma papiery na tą walkę i myślę, że jeśli będzie jakaś szansa, a on będzie się dobrze czuł i ta noga wróci do takiej sprawności 100% albo nawet większej, no to myślę, że coś wrócimy, nie?